Cześć, witam Was w kolejnym filmie z Marygonem po chyba czterodniowej przerwie. I mamy tak, pierwsza rzecz, którą mamy, to mamy mini event majowy, jest do odebrania błogo na exp z questów oraz z mobów, zwoje do Itan i orzeźwiacze. I ten zwój do Itan teleportuje nas koło taty Tomasza, który może przenieść nas w dowolne miejsce. No właściwie to dowolne, ale w miejsca, w których się expi, czyli na expowiska. A ja zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i do zostawienia suba. Pod ostatnim filmem było 38 łapek w górę, więc fajnie, jakbyśmy dobili pod tym filmem 40 łapek. Ten film będzie trochę krótszy, bo mam troszkę mało czasu teraz. Pójdźmy sobie na to Loki, zbijemy sobie to Loki i mamy jeszcze do odebrania nagrodę za propozycję nazwy waluty serwerowej. Ta waluta została już wybrana, czy jest jakiś post na końcu? Jest to. Okej, czyli Wilczary. Niestety moja nie została wybrana, no ale trudno. Fajnie, że udało się tą nagrodę zdobyć. Na pewno jest to 200 złota. No tak szczerze to liczyłem na więcej troszkę, no bo 200 to troszkę mało. Jest jedna legenda, no, troszkę śmieciowa. Przynajmniej jak dla mnie, bo nie gram na tym levelu. Chyba wszystkie były na 106,7. No zobaczmy sobie. Mamy łapy z SK. Okej, okay. Weźmy sobie, będzie leżało w torbie. No i 200 m złota. Tutaj jeszcze dwa heroiki się sprzedały, więc fajnie. Zostawmy sobie tutaj te łapy. Może kiedyś wbiję 106,7 i się przydadzą. No a póki co to będą leżały w torbie, ewentualnie może ktoś będzie chciał je kupić. Poko szczegóły 27 esencji, więc no nawet spoko, jakbym chciał to na esencję sprzedać. Za 16 sobie wystawmy te heroiki. Wydawało mi się, że złotałem 2, ale jednak zlotałem 1. Do depo jeszcze sobie wrzucę unikaty, bo one i tak z aukcji nie schodzą, a będą na ulepszenie zbroi. Tylko bez talizmanu. Okej. Troszkę unikatów jest. Jeszcze skoczymy do Tuni. Przy okazji kupić zwoje i wrócimy sobie na Wójta. Może uda się jeszcze przed zmianami zlotać legendę z Wójta. Najlepiej to dwie. Ale też nie biję go zbyt często, bo często też jest wybity. No ale jeśli już stoi, to sobie go odbijam. Zobaczmy sobie jeszcze, czy Marlot stoi. Jak Marlot stoi, to sobie zbijemy, może jakieś serce spadnie. No niestety Marlot nie stoi. No i jest event, więc wykorzystuję ten czas i expię sobie troszkę na te levelu. Wbiłem jeden level, no i tu w sumie do dobicia zostało już niedużo, 17%, więc może uda się to dobić jeszcze na filmie. Jest błogo 70%, czyli tak jak myślałem, bo chyba to jest standard teraz. Czy dają te 70%, nie dają mniej, nie dają więcej. No i za questy, ale questów ja chyba tutaj nie mam żadnych do odebrania. Gdzie są questy? Tutaj. No nie mam żadnych questów niestety do odebrania, więc sobie nie odbiorę. Nie wiem, czy wbiję na tyle dużo levela, bo nie będzie mnie teraz przez 2 dni, jedynie jeszcze w poniedziałek rano będę mógł przeekspić troszkę. Więc nie wiem, czy do expię w ogóle do jakiegoś poziomu zakonu równowagi, który będę mógł zrobić. No ale jeśli do expię, to sobie odbiorę. O kurwa, padłem. Od maga nie zaczęło. Okej, orzeźwiacze. Fajnie, że są orzeźwiacze i tata Tomasza zaraz następnie z powrotem na bagna. Idziemy do Itan. To i
Czy tam był quest? Chyba był quest, ale najwyżej wrócę do niego później, bo tutaj ma cooldown. Ten zwój do taty Tomasza. Kurwa. Wapor. Rzucę na globalny, ale raczej nikt ze mną nie będzie chciał ubić, więc sobie to podarujemy. Rzucę po prostu na globalny i może ktoś sobie przyjdzie zbić. Jak kiedyś przyszli, to nie dodali mnie do grupy, ale w sumie im się nie dziwię, bo jakiś random miałby im legę zabrać, to nie byłoby to dla nich opłacalne. Tutaj fajnie, że te itemki się stakują, chociaż i tak na tym publiku za dużo ich nie spada, ale nie muszę biegać zbyt często do tuni, ewentualnie po poty, bo potów troszkę tutaj schodzi. One jeszcze się świecą mi na czerwono, więc biją mi troszkę dużo życia, bo przewaga jest duża, ale mimo wszystko daję tutaj radę. Ubiłem sobie tą elitkę tam na początkowych mapach, to jeszcze tutaj nie próbowałem, ale myślę, że mógłbym paść. Tak to nie padam raczej na żadnej grupce, chyba że właśnie tam zacznie mi odwoja bić i no zdarzyło mi się chyba pierwszy raz na tej grupce paść. Odkąd tu zacząłem expić już po wbiciu troszkę wyższego levela, czyli 214. A tak to się paść mi tutaj raczej nie zdarzyło na zwykłych mobach. Jedynie na tych elitach czasami mi zaatakowało od elity. A zanim tą elitę się zbije, to ci wojownicy dosyć dużo HP potrafią zabrać. Więc no. Różnie z tym bywa. Tutaj też fajna jest mapa w dół. Nie wiem, czy to urwisko wapora było tak rozbudowane, czy zmienili chyba. Jak dodawali tego pterozaura, to chyba to zostało zmienione. Bo nie pamiętam, żeby tutaj też był jakiś eks na tym urwisku. Też urwisko wapora to powinna być chyba największa mapa z tymi anurakami. No, bo one słyną z tego, że tutaj rezbi się właśnie ten wapor. No i też trzeba będzie ten film zaraz zmontować. Właściwie to wrzucić do renderowania tylko, więc nie mam na co narzekać, ale mam nadzieję, że wyrobię się z czasem i wrzucę go, zanim wyjadę. 7% do dobicia, więc może się logniemy na E2. Czyli mamy do zbicia to Loki, Wójta i na seta można się tepnąć, bo mam kamyk. Okej. To Loki teraz nie oddają za bardzo żadnych heroików ani nic. Zostawiłem te heroiki po oporowej cenie na aukcji i może zejdą. A jeśli nawet nie zejdą, to się rzuci to w ulepę zbroi, żeby po taniości ich nie sprzedawać. Teraz wójt. Zobaczymy tego wójta. Wójt stoi. Też tutaj mamy bić tego wójta, pewnie niedużo. 85 bić, 3 heroiki, więc dosyć spoko. Sporo unikatów spada z wójta, więc to jest na plus, bo wszystko idzie do zbrojki. Tutaj dwa heroiki mi ostatnio spadły. Jak nie spadało mi z nymf nic, żadnych heroików, to teraz mi spadło chyba 3 w jeden dzień. Z tych elit, więc bardzo fajnie. Pójdziemy sobie dobić na ten level i chyba będę musiał kończyć ten film. 7% to akurat z 12 minut filmu będzie troszkę krótszy, ale też się śpieszy. A następny film już pewnie będzie normalnej długości, czyli około 20 minut. Zobaczymy wszystko gnijące. Tutaj chyba padłem przed chwilą. Tak, tu padłem, dlatego jest troszkę wybite. I tu też jest taka czwórka na dole, na której mi się zdarzy paść. Przynajmniej bez tego Boga legendarnego, bo jak wcześniej expiłem w tym oślepieniu, to jest chyba oślepa. Tak, jak expiłem wcześniej w oślepieniu, to nie padałem na tej grupce, a teraz jak zmieniłem Boga na to pod exp, to zdarzy mi się tam paść nie zawsze, ale jednak się zdarzy.
ale jednak to było grono X, wydaje mi bardzo dużo, 70%, czyli już prawie razy 2 EXP, więc fajnie. Ale i tak leci to dosyć powoli. Jeśli jestem przyzwyczajony do privów, no to naprawdę dłuży mi się ten EXP tutaj, ale powoli level po levelu jakoś się wbije ten 227, a potem ten 300, może kiedyś w przyszłości dalekiej, w sumie bo dalekiej. Miałem też ambitne plany robić live z RSP-ia na to levelu. Ale też różnie to bywa, jak widzę, że to bardzo powoli leci, to wolę poczekać na jakiś event, wtedy przeekspić z dwa levele, trzy i znowu czekać i sobie bić po prostu dwójki na lupusie. No myślę, że to jest ciekawsze niż respienie na publiku, gdzie i tak jedna dwójka respi się w prawie 20 minut ponad. Więc czekanie na te dwójki przez jeden film zbiłoby się jedną, dwie dwójki, to chyba nie byłoby zbyt ciekawe. To jest parę mobów wybitych, może ja tutaj padłem. Czy nie? Chyba nie, chyba padłem na goniących przed chwilą, albo ktoś wybił tutaj parę mobów, może szedł na wapora i zbił. No wysłałem już jakiś czas temu na ten globalny, więc możliwe, że już go zbili tam. I chyba jak tutaj wejdę, to się uda dobić już ten 200. A tutaj napisał 2 minuty temu. O waporze, ale już nawet nie chce się tam wracać. No i tutaj powinniśmy dobić ten 216 level funki i muszę sobie jakieś może lepsze zrobić. Bo troszkę umek jestem zmarnowany, bo miałem wcześniej strzały od ognia. No to są zimne, no jest 216, więc fajnie. No i chyba będziemy kończyć ten film troszkę krócej, troszkę może nudniej, ale jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz szklana kula swoim go. Dzięki Wam za obejrzenie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.